Cześć wszystkim! Jak obiecałam, spotykamy się już dzisiaj na premierze nowej zdrabki, a być może w znowieniu starej, jakoś nie kojarzę ją. Zdrabki na szczęście, zdrabka za złotówkę. Zakupiłam tej zdrabki 15 sztuk, czyli inwestycja w premierę 15 zł. Tabela jest taka, szukamy trzy takie same obrazki. Chciałam dokupić do niej w zestawie zdrabkę premia za piątkę. Tam, żeby coś wygrać, musimy znaleźć w jednym rządku dwie albo nawet trzy takie same symbole, ale dość słabo mi poszła ta premiera, więc w końcu zadecydowałam, że ją nie chcę. Więc dokupiłam tylko jeden bonus, to zdrabkę Bond, ale ją zdrapiemy na końcu, a zaraz zdrapiemy na szczęście. Na szczęście drapiemy, na szczęście. Taka sobie gra słów. Dobra, jeszcze ją nie drapałam poza kanałem, zakupiłam i wprost do domu, żeby nagrywać. Dobra, tak dobrze będzie, tak będzie, dobrze. Dobra, tak mi się podoba. Nie wiem, czy to wygodnie. Dobra, co mamy? Mamy biedronkę, worek, serduszko, biedronka, prezent, serduszko, niestety. Dalej mamy serduszko, gwiazda, serduszko, worek, biedronka, biedronka. Mamy 7, worek, 7, prezent, worek, gwiazda. Zdrabki nie po kolei, poprosiłam u pana, a więc zobaczymy. Mamy 7, worek, worek, serce, 7, serce. Na razie nie mamy nic, wszystko jest różne. Worek, 7, diament, diament, prezent. Trzy razy diament. A co to oznacza? Trzy razy diament. Mam 2 złote. Pierwsza wygrana. Tak? Tak, fajnie. No dobra. Literka kontrolna F. Dlaczegoś mi ostrość ucieka cały czas. Dobra, czyli tutaj widzę, co wydrapane 5. Mamy zwrot na razie. 2 złote, 2 diamenty. Dobra, lecimy dalej. Mamy prezent, serce, prezent, 7, worek. Mamy 3 prezenty. I co to będzie? Prezent to jest złotówka. Dobrze, już mamy całe 3 złote. Dalej mamy prezent. 7. Gwiazda. Serduszko. 7. 7. A co oznacza 7? Zaraz zerknę. Dla mnie ta zdrabka jest nowa. 7 oznacza piątkę. Wow, już mam 8 zł, czyli mam więcej od połowy. Ekstra! Ekstra, dobra, jeszcze mam trochę tych zdrapek. Mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie. Mamy 7, mamy prezent, gwiazda, serce, prezent i znowu prezent. Znowu prezent, przepraszam, że podglądam, ale nie pamiętam. Mamy złotówkę, czyli już mamy 9. No i mamy co? Gwiazda, serce, 7, 7, prezent i 7. A siódemka, milion raz przepraszam, siódemka to jest 5 zł. Wow, 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 wow. Diament, serce, worek, diament, 7 oraz 7. Zdrabka jest przegrana. Dobrze, główna to mamy znaleźć 3 worki. Dobra, czyli worek, gwiazda, biedronka. To jest ten, będziemy mówić, grubsze. No dobra, prezent, diament i 7 już mam. Niewiele zostało. Dobra, mamy gwiazdę, mamy prezent, znowu prezent, diament, worek oraz znowu worek. Ta zdrabka jest przegrana. Worek, prezent,
Siedem, prezent, siedem, prezent. Trzy prezenty. A, to złotówka, prawda? Oj. Dobra, zaczynamy od prezentu, czyli złotówka. Siedem, gwiazda, biedronka. Siedem, gwiazda, biedronka, przegrana. No i dwie ostatnie zdrabki. Mamy biedronka, serce, gwiazda, serce, gwiazda i biedronka. Zdrabka przegrana. No i ostatnia zdrabka, decydująca. Nie tak decydująca, bo i tak już jak na mnie, jak na premierę zdrabki za złotówkę jest bardzo fajnie. Kurczę. Mamy prezent, worek, prezent, serce. A, widzę już literki kontrolne różne. Nie mamy. Dobra. Położę sobie tutaj tą. Co mamy? Trzy prezenty. Trzy siódemki. Trzy prezenty. Znowu trzy prezenty. Trzy diamenty i trzy siódemki. Dobra. Diament. Dwa złote, czyli tutaj mamy dwa. Siódemka. To jest piątka, mamy dwa razy po siódemce, czyli tu już mamy 12, 13, 14, 15, tak? Prawdopodobnie, że tak. Mamy najniższa, to jest prezent i mamy raz, dwa, trzy, siódemki to piątka, mamy dwie zdrabki z siódemkami, to już 13. I diament 2. 15 zł. Cudownie. Zdrabka premierowa jak dla mnie to jak najbardziej się spisała, ponieważ inwestycja, cała inwestycja się zwróciła. 15 inwestycji, 15 zwrotu. Chociaż zawsze mogło być lepiej, ale i zawsze mogło być gorzej. Dobra. Dość ciekawo. Przejdę do bonusa. Do bonda. Mam nadzieję, że coś trafię. W bonusie mamy 0. Tutaj szukamy nasze liczby wygrywające albo muszkę, albo prędkościomierz. Szukamy 17, 19, 26, 23, 24. Strasznie blisko te liczby, blisko siebie. A zaczynamy od oboczka. 18, 22, 21, 14, 28. 30, 11, 27, 29, 16, znowu 16, 12, 3 ostatnie szanse, stawiam, że będzie przegrana, 14, 15, 27, widzicie to? Zdrabka za złotówkę się spisała, a bond nie. Dobra, podsumowanie. Podsumowanie takie, ale to nie jeszcze nie koniec. Na premierze zdrabki na szczęście miałam 15 zdrabek premierowych, miałam bonus. Bonus kolejną premierę się nie spisał, ale mniej z tym. Premierowa zdrabka na 0, 15 wydałam, 15 wydrapałam, ale oprócz tego jeszcze mam dla Was przy okazji, bo już dawno nie było, zabawę I love wielka krzyżówka. Nie ma ostrości, siedzę przed oknem i chyba trochę tutaj mi zaświeca kamerkę. Dobra, kto już brał udział, to wie, kto tutaj pierwszy raz, kto nie wie. Proponuję w komentarzach obstawić, jakie słówka mogłam tutaj wygrać. Numer drabki 4 wybierałam. A więc, jeżeli pamiętacie, żeby coś wygrać minimalne w tej zdrabce, zgodnie z zasadami, tutaj ma być minimum 3 słówka, tutaj minimum 5. Nawet jeżeli zdrabka będzie przegrana, to jakieś słowa tutaj zapadną. Chociaż po 2 z jednej strony. A więc proponuję zgadnąć, jakie słowa mogą tutaj się trafić. Macie na to dobę od publikacji tego filmiku. Trzymam za Was kciuki, trzymam za siebie kciuki, żeby ta zdrabka nie była przegrana.
pierwszym odcinku tej zabawy miałam zwrot, czyli wydrapałam 30 zł. W następnym całe 60. Zobaczymy, jak się spisze tym razem ta zdrapka. A do wygrania będą zdrapki o wartości 20 zł. I przypominam, że musisz być pełnoletnim. Tylko pełnoletnia osoba może brać udział w tej zabawie, ponieważ hazard to zabawa dla osób, które już ukończyły 18 lat. Sporo gadania. Wkrótce się usłyszymy. Pozdrawiam, caluję, przytulam. Wika, pa, pa, pa.